Witam serdecznie w kryminalnie na taśmach i jak pewnie słyszycie, to przeziębienie jeszcze mnie niestety nie puściło. Zostałam, że tak powiem, ukoronowana. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, ale czuję się dobrze. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy głos nie będzie Wam bardzo przeszkadzał. Dla tych, co są tu pierwszy raz i jeszcze mnie nie znają, to cześć, mam na imię Justyna. I co tydzień opowiadam tutaj o sprawach kryminalnych. Jeżeli już jednak jesteście ze mną jakiś czas, a jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam, by to zrobić, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. A dziś mam dla Was szokującą sprawę sprawę, która będzie działała się po części w Wielkiej Brytanii, konkretnie w Anglii, a po części też i w RPA także na dwóch zupełnie różnych kontynentach. Jeszcze będzie się tutaj przewijać wątek Niemiec, czyli naszych sąsiadów, także będzie wielokulturowo. Poznamy bohaterów naszej historii, Melanie i Petera Wallnerów, którzy osiedlili się w Surrey z nadzieją na szczęśliwe życie. Ale jak się domyślacie, skoro dziś będą o tym mówić, to nic tutaj szczęśliwie się nie zakończyło. Zapraszam Was zatem na sprawę, która w internecie funkcjonuje pod dosyć długą nazwą The Cobham Body in Our Living Case. Przyznam, że jeżeli chodzi o tę historię, to film na YouTubie będzie ubogi w zdjęcia, dlatego że nie znalazłam ich zbyt wielu w internecie. Tradycyjnie zacznijmy zatem od samego początku, gdzie poznajemy pierwszego bohatera naszej historii, Petera Wolnera. Peter pochodził z Niemiec, konkretnie z południowej części. Niewiele wiadomo o samym mężczyźnie i jego dzieciństwie. Wiemy tylko, że po ukończeniu szkoły średniej kształcił się na szefa kuchni w cenionym hotelu Four Seasons w Monachium. Jednak po uzyskaniu kwalifikacji wojskowej, Peter wstąpił do niemieckiej armii, gdzie przez trzy lata pracował jako sanitariusz. Dopiero po kilku latach w wojsku postanowił wrócić do kariery w gastronomii. I po powrocie z wojska, Peter zatrudnił się w tym samym hotelu, w którym szkolił się wcześniej na szefa kuchni, czyli Four Seasons w Monachium właśnie. Uwielbiał swoją pracę, był kreatywny, nie była dla niego problemem praca pod presją. Pracował w Monachium przez dwa lata, po czym przeniósł się do Wielkiej Brytanii. I było to w roku 2000. Szybko znalazł pracę jako szef kuchni. Był dynamiczny i szybko zyskał sobie uznanie przełożonych. Często mówiono o nim, że dobrze radzi sobie właśnie pod presją i że nigdy nie okazuje większych emocji. Wkrótce po przybyciu do Wielkiej Brytanii, Peter spotkał 24-letnią kobietę o imieniu Melanie Vandermeer. Pracowali razem w ekskluzywnym czterogwiazdkowym hotelu Marriott Regent's Park w północno-zachodnim Londynie. I może teraz opowiemy sobie coś więcej o Melanie, ponieważ jest ona drugą bardzo ważną postacią w naszym podcaście. Melanie urodziła się w stolicy Republiki Południowej Afryki, Pratorii. Podobnie jak w przypadku Petera, niewiele wiadomo o jej dzieciństwie. Po ukończeniu szkoły średniej młoda dziewczyna i mała się wielu dorywczych prac, aby zaoszczędzić pieniądze. Za te pieniądze zamierzała wyjechać do Wielkiej Brytanii. I w 1996 roku udało się spełnić to marzenie i Melanie wyjechała do Londynu gdzie dosyć szybko zaczęła pracę jako kelnerka w hotelu właśnie Marriott Regents Park. Nie była to łatwa praca, ale Melanie miała silną wolę. Była otwarta i wiedziała, że poradzi sobie w każdej sytuacji. Jej upór został nagrodzony wkrótce później. Pieła się po szczeblach kariery i wkrótce dostała awans. Zaproponowano jej pracę na stanowisku kierownika do spraw żywności i napojów. I Melanie się zgodziła. Ludzie, którzy znali dziewczynę, opisują jako pełną życia, spontaniczną i wesołą młodą kobietę. Dlatego, kiedy do pracy w 2000 roku przyjęto nowego szefa kuchni, młodego Niemca Petera Wolnera, to Melanie postanowiła jako pierwsza się przedstawić. I domyślam się, że to zapoznawanie było bardzo intensywne, ponieważ doprowadziło do tego, że już rok po pierwszym spotkaniu, czyli właśnie w roku 2001, Melanie i Peter wzięli ślub. Także szybko poszło. Potem jak zawarli związek małżeński, państwo Walner zamieszkali w mieszkaniu w dzielnicy Hammersmith. I z tego co wyczytałam, to Hammersmith to dzielnica Londynu, znana głównie z tego, że jest jednym z londyńskich centrów kulturalnych. Tu ma swoją siedzibę Lyric Theatre, specjalizujący się w awangardowych i niekonwencjonalnych sztukach. Mieści się tutaj też teatr Hammersmith Apollo. Melanie i Peterowi się powodziło. Byli ambitni, odnosili sukcesy w życiu zawodowym. Melanie pracowała w dziale gastronomii Izby Gmin, a Peter, a Peter był cenionym szefem kuchni. Wróżono im świetlaną przyszłość, przynajmniej w karierze zawodowej, bo jeśli chodzi o małżeństwo, to nie było już tak kolorowo. Na związku Wolnerów szybko pojawiły się pierwsze rysy. Rodzice Melanie twierdzili, że ich córka była nieco naiwna w kwestii miłości. Była też niepoprawną romantyczką. Państwo van der Merw zastanawiali się nawet, czy przed poznaniem Petera Melanie była już w jakimś związku, bo nigdy nie wspominała im, by z kimś się kiedykolwiek spotykała. Mimo to rodzice byli dobrej myśli, kiedy przedstawiła im swojego chłopaka pochodzącego z Niemiec. Chcieliby by ich córka w końcu znalazła kogoś, z kim byłaby szczęśliwa. Dlatego też na wieść o ich ślubie byli, owszem, zaskoczeni, ale też i szczęśliwi. Co innego natomiast mieli do powiedzenia przyjaciele i znajomi Melanie. Twierdzili oni, że kobieta wyszła za Petera, ponieważ kończyła jej się wiza, a małżeństwo z obywatelem europejskim pozwoliłoby jej zostać dłużej w kraju. To było jeszcze za czasów, kiedy Wielka Brytania była jeszcze w Unii. W każdym razie chodziły takie pogłoski, że ten szybki ślub był spowodowany właśnie tą kończącą się wizą. Ale to też nie było tak, że Melanie wyszła za Petera z rozsądku. Bo miała w tym jakiś cel, bo w swoim pamiętniku pisała, że jest oczarowana swoim nowym mężem i że nigdy by nie pomyślała, że tak bardzo się w nim zakocha. Natomiast jeżeli chodzi o Petera, to on niestety, ale nie odwzajemniał aż takiej uczucia i w sumie to ich małżeństwo nie wydawało się szczęśliwe. Melanie często skarżyła się swojej matce przez telefon, że Peter oczekuje od niej, że będzie robiła to, co on chce, że będzie prowadzić dom według określonych oczekiwań i że będzie trzymać się ustalonego przez niego harmonogramu. Do tego zaczął wypominać Melanie, że wydaje pieniądze na niepotrzebne rzeczy. Wyczytałam nawet, nie wiem na ile jest to prawda, że wypomniał jej, że nie potrzebuje kupować szamponu. Czy nie potrzebuje kupować tak drogiego szamponu. Nasza bohaterka jednak nie była osobą, która tylko się żali, bo jest jej źle. Próbowała rozwiązać problem z Peterem, jakoś to przegadać, dojść do porozumienia, ale mąż wcale nie chciał o tym rozmawiać. Twierdził, że problemu nie ma, dopóki Melanie robi wszystko tak jak on sobie tego życzy. Jak się możemy domyślić, kobieta była coraz bardziej sfrustrowana. Była zakochana w Peterze i desperacko chciała, żeby ich małżeństwo było szczęśliwe, żeby to działało. Szukała sposobów na poprawę ich relacji i stwierdziła, że chyba musi zacząć od siebie, że to może w niej leży jakiś problem. Ponieważ nie miała dużego doświadczenia z innymi partnerami, to postanowiła się podszkolić. Kupiła kilka książek z poradami, aby dowiedzieć się więcej o byciu pożądaną kochanką i jak zadowolić męża. Po kilku latach w Hammersmith Peter i Melanie zdecydowali, że chyba nadszedł czas na wyprowadzkę z miasta. Postanowili przeprowadzić się do hrabstwa Surrey, konkretnie do miasta Cobham wkrótce podjął pracę w hotelu Woodland Park jako szef kuchni. Wkrótce też i Melanie zaczęła pracować jako kierownik do spraw żywności i napojów w tym samym hotelu. Para wynajęła dom na Hamilton Avenue w Cobham. Było to całkiem niedaleko ich miejsca pracy. Wydawali się zadowoleni z takiego obrotu spraw. W ich życiu rozpoczął się nowy rozdział. Zmiana otoczenia miała im wyjść na lepsze. Może ich relacje ulegną poprawie? Przynajmniej taką nadzieję miała Melanie. Nim nasza bohaterka dołączyła do swojego męża w Woodland Park, to Peter zdążył już zaklimatyzować się w nowym miejscu pracy. I to na tyle dobrze się zaklimatyzował, że rozpoczął romans z pracującą tam kelnerką. Była to studentka z wymiany zagranicznej, młodziutka Lilia Fenek. Nie minęło dużo czasu i Melanie odkryła romans. Była załamana. Cały czas próbowała robić wszystko, by naprawić małżeństwo, a tutaj takie coś. Mimo wszystko kobieta była gotowa wybaczyć zdradę. Pod warunkiem, że Peter zakończy romans z Lilią. Nalegała, żeby poszli razem na terapię dla par. Melanie stwierdziła, że przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę to nie jest dobry pomysł. I że wspólna praca nadwyrężyła i tak już kruche małżeństwo. Zwolniła się więc z Woodland i znalazła pracę w mieście w hotelu Tussle w Kensington Gardens. Tymczasem młoda kochanka Petera, Lilia, Wróciła na ojczystą Maltę i Melanie miała nadzieję, że w końcu odzyska męża. Była zmotywowana, by ratować małżeństwo, choć nie było to łatwe. Ponoć państwo Walner spali już w osobnych sypialniach, ale Melanie była mimo wszystko optymistycznie nastawiona. Sądziła, że prędzej czy później wszystko się ułoży. Pisała w swoim pamiętniku, że będzie walczyła o to małżeństwo i że się nie podda, bo ma w sobie tyle nadziei, że wystarczy za dwoje. A co o tym wszystkim myślał Peter? Przede wszystkim to nie był tak zaangażowany w naprawę ich relacji, jak Melanie. Właściwie to, że Lilia wróciła do swojego kraju, nie było dla niego żadnym problemem, bo na jej miejsce znalazł sobie nową kochankę. Emma Harrison pracowała w Woodland Park jako organizatorka ślubów. Ona i Peter dosyć szybko nawiązali romans, z którym praktycznie się nie kryli. Wszyscy w hotelu wiedzieli, że ta dwójka się spotyka. Nie jest jasne, czy Melanie wiedziała, że Peter nawiązał nową relację. Nie jest to wspominane w źródłach. W sierpniu 2006 roku Peter i Melanie uczestniczyli razem w Edinburgh Fringe Festival w Szkocji. Jest to taka wielka impreza, w której na ulicach są wystawiane różne sztuki teatralne. Państwo Walner spędzali miło czas na tym festiwalu. Chodzili na różne pokazy, wystawy. Atmosfera była całkiem niezła. Ich podróż ponownie napełniła Melanie nadzieją, że między nią a jej mężem jeszcze tli się jakieś uczucie i że są w stanie pokonać te przeciwności, które przed nimi stanęły. Para wróciła do domu w Cobham w niedzielę wieczorem, 27 sierpnia. W sumie to był dobry tydzień dla Melanie. Coś, na co czekała od dłuższego czasu, w końcu się spełniło. Wysłała mamie wiadomość tekstową, że w końcu otrzymała obywatelstwo brytyjskie. Matka Melanie wiedziała, ile to znaczyło dla jej córki. Cieszyła się razem z nią. Postanowiono, że trzeba to uczcić, może cała rodzina zjedzie z RPA do Anglii, by to świętować. Jean van der Merw nie mogła wiedzieć, że to ostatni raz, kiedy rozmawia z córką. Minęło kilka dni, podczas których Melanie nie kontaktowała się z rodziną w RPA. Nadszedł pierwszy września 2006 roku. To był piątek i wtedy doszło do tragedii. Peter Walner zadzwonił do rodziców swojej żony, by przekazać im druzgocące wieści. Mężczyzna powiedział, że w nocy obudził go głośny huk. Zobaczył, że Malani obok niego nie ma, więc zaczął ją nawoływać, ale nie odpowiadała. Postanowił zejść na dół, żeby zobaczyć, co się dzieje i wtedy znalazł ją leżącą na podłodze, nieprzytomną. Próbował ją odsucić, ale to nic nie dało. Wtedy też zauważył, że jego żona nie oddycha, podjął więc resuscytację krążeniowo-oddychową, ale to także nie działało. Według Pitera, Melanie zmarła w karetce w drodze do szpitala. Jej rodzice byli zdruzgotani. W tamtym czasie John i Petrus nie byli już małżeństwem, ale w związku z tragedią, jaka ich spotkała, postanowili połączyć siły, by jak najszybciej dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu na miejsce, rodzice kobiety chcieli zobaczyć ciało córki. Ale Peter nalegał, by tego nie robili. Twierdził, że twarz Melanie była ciemna i posiniaczona, kiedy funkcjonariusze zabierali ją do szpitala. Mężczyzna przekonywał ich, by zapamiętali córkę taką, jaką była za życia. I to, co wydaje mi się dziwne, nawet bardzo dziwne, to to, że Jean i Petrus rzeczywiście nie nalegali by zobaczyć ciało córki. Do tego opisywali, że Peter wydawał się jakby nieobecny. Był też chłodny w stosunku co do swoich teściów. Nie wyglądało to tak, jakby przejmował się tym, że jego żona nagle umarła. Może był w szoku? Natknąłem się na informację, że rodzice Malani wyrazili ponowną chęć, by udać się do koronera, by jednak zobaczyć ciało córki. Jednak Peter kolejny raz ich powstrzymał. Ubierał się, że nie chce, aby widzieli ją w takim stanie. Kiedy Jean i Petrus przybywali z Peterem, to mężczyzna nagle wyszedł z pokoju, a potem wrócił i chowając telefon do kieszeni powiedział im, że otrzymał połączenie od koronera, który poinformował go, co było przyczyną śmierci Melanie. Ponoć kobieta miała tętniaka. Peter zaczął organizować nabożeństwo żałobne. I przyznam szczerze, że w dalszym ciągu jestem zaskoczona, że rodzice Melanie w ogóle nie czuli, że coś jest tutaj nie tak. Nie żądali rozmowy z lekarzem, który rzekomo stwierdził zgon ich córki. Nie chcę tutaj tworzyć na nich nagonki. Może byli w takim szoku, że nie myśleli jasno. Ciężko jest to stwierdzić. W każdym razie Peter stwierdził, że ciało Melanie zostanie skremowane. Rodzice zmarłej kobiety poprosili, by została pochowana w rodzinnym kraju, w RPA. I Peter nie miał nic przeciwko temu. Nawet poprosił Jean, swoją teściową, o wybranie urny dla Melanie. Zasugerował, aby wybrała taką w odcieniach niebieskiego, bo był to ulubiony kolor jego zmarłej żony. Hotel Thistle, w którym Melanie pracowała przez krótki czas przed swoją śmiercią, zapewnił salę na uroczystość żałobną. Peter udekorował salę bankietową białymi liliami, które były ulubionymi kwiatami Melanie. A na ulotce żałobnej wydrukował nawet wiersz, który napisał specjalnie dla swojej żony. Na nabożeństwie wzięło udział około 50 osób. Wszyscy byli zszokowani i niedowierzali z powodu nagłej śmierci Melanie. Podczas nabożeństwa Peter wygłosił mowę. Był przy tym bardzo spokojny i opanowany. Nie uronił ani łzy. I odnośnie tego całego nabożeństwa to zakładam, że odbyło się ono bez ciała czy prochów Melanie. Przynajmniej w źródłach nie znalazłam informacji na ten temat, więc tak teoretycznie załóżmy, że tak było. Cała ta, cała ta ceremonia to było raczej takie czuwanie. Czuwanie, wspominki. Rodzice Melanie wrócili do RPA, aby tam przygotowywać uroczystości pogrzebowe, podczas gdy Peter miał odebrać prochy żony i dołączyć do nich później. I tak Peter Wallner odbył długą podróż z Anglii do Afryki Południowej z prochami swojej żony, aby mogła zostać pochowana na rodzinnej farmie. Siostra Melanie, która była wyświęcona na pastora, prowadziła nabożeństwo żałobne w centrum Pretorii, a członkowie rodziny Melanie opowiadali o życiu kobiety w RPA, zanim przeniosła się do Wielkiej Brytanii. 30-letnia Melanie wyemigrowała do Anglii 10 lat przed swoją przedwczesną śmiercią. Podczas ceremonii Peter zdawał się być zupełnie bez emocji. Nie angażował się zbytnio w rozmowy z innymi żałobnikami, ale nikt za bardzo się tym nie przejmował. Tłumaczono to tym, że wciąż jest w szoku. Ludzie mu współczuli. Myśleli, że ma złamane serce, bo właśnie pochował ukochaną żonę, bo właśnie pochował ukochaną żonę. Do tego był w obcym kraju, musiał być tym wszystkim przytłoczony. Innymi słowy żałowali go. Po nabożeństwie rodzina zabrała prochę Melanie na swoją farmę. To właśnie tam miała spocząć. We wzruszającym geście Peter zdjął z palca obrączkę, otworzył urnę z prochami i włożył ją do środka. To był jego sposób na bycie z Melanie na zawsze. Powiedział: Nigdy nie wierzyłem w niebo, ale teraz wiem, że miałem niebo na ziemi z Melanie. Kiedy prochy Melanie zostały pochowane i wszystkie sprawy w RPA zostały załatwione, Peter wrócił do Anglii, gdzie odnowił romans z Emma Harrison. Jakiś czas wcześniej powiedział Emmie, że on i Melanie się rozstali i że kobieta przeprowadziła się do Londynu. Jednak teraz, kiedy zmarła, musiał poświęcić trochę czasu na to, by pomóc jej rodzicom w uroczystościach żałobnych. Peter nigdy nie wspomniał o rodzinie Melanie o swojej nowej dziewczynie. W rzeczywistości sprawił, że wszyscy uwierzyli, że wciąż opłakuje utratę żony. Napisał nawet przejmujący list do brata Melanie, w którym napisał, że nie może uwierzyć, że ona nie żyje. Peter, czyli pogrążony w żałobie wdowiec lub sprawiający takie wrażenie, przyjął ostatnią wypłatę swojej żony po przedstawieniu jej pracodawcom aktu zgonu. Jednak kiedy rodzice Melanie poprosili o kopię tego aktu zgonu, Peter zawsze miał jakieś wytłumaczenie, dlaczego nie może go im wysłać. Wszyscy opłakiwali Melanie, więc kiedy Peter prosił, by dali mu więcej czasu, to nie naciskali na to. Jednak po jakimś czasie mama Melanie ponownie skontaktowała się z byłym wzięciem, prosząc o tę kopię. W 2007 roku Peter powiedział, że na planowaną wizytę w RPA przywiezie tę kopię aktu zgonu. Jednak w ostatniej chwili odwołał podróż i poinformował swoich byłych teściów, że jego ojciec w Niemczech miał atak serca. W 2008 roku ojczym Melanie wyjechał do Wielkiej Brytanii i umówił się na spotkanie z Peterem na lotnisku w celu odebrania aktu zgonu Melanie. Ale Peter na lotnisku się nie pojawił. Później tłumaczą to tym, że jego matka doznała udaru. Co ciekawe, rodzina Melanie wierzyła w to wszystko. Wierzyli, że biednego Petera spotykają takie nieszczęścia: śmierć żony, potem zawał ojca, a na końcu jeszcze udar i śmierć matki. Mama Melanie będzie się później wypowiadać, że wszyscy mu współczuli. Ówczesna dziewczyna Petera, Emma, jako pierwsza nabrała podejrzeń wobec swojego partnera, gdy zobaczyła, jak bardzo on stara się unikać rodziców Melanie. Kobieta czuła, że Peter nie jest do końca szczery na temat swoich rodziców, i bez zadawania zbędnych pytań stwierdziła, że chyba pora wymiksować się z tego związku. Nasz wydowiec szybko znalazł pocieszenie u innej kobiety. Wciąż utrzymywał kontakt ze swoją dawną kochanką, Lilią Fenek, która w dalszym ciągu mieszkała na Malcie, plus spotykał się także z innymi kobietami. W marcu 2007 roku Peter nawiązał związek z Rebeką Jackson. Rebeka powiedziała później Daily Mail, że Peter wykorzystał historię śmierci Melanie, by zyskać współczucie. Kiedy się spotkali, powiedział jej, że był żonaty przez 6 lat i że jego żona tragicznie zmarła. Po tym jak Peter pocałował Rebekę po raz pierwszy, zapytał ją, czy mogliby zwolnić, ponieważ wciąż opłakuje śmierć żony. Rebeka uszanowała jego prośbę i nawet ucieszyła się, że nie będzie go zbyt często widywać, bo zdała sobie sprawę, że ona także potrzebuje przestrzeni. Jednak długo tej przestrzeni nie potrzebowała, ponieważ wkrótce okazało się, że jest w ciąży. Był to dla nich wielki surprise, zwłaszcza dla Petera. Postanowili, że w związku z takim obrotem spraw, Rebeka powinna wprowadzić się do domu na Hamilton Avenue, tam gdzie niegdyś Peter mieszkał ze swoją zmarłą żoną. Ale kiedy Rebeka była gotowa się już wprowadzić, Peter zadzwonił i powiedział, że aktualnie jest w Niemczech, ponieważ jego tata zmarł na atak serca. Rebeka próbowała go wspierać, ale przestał odbierać jej telefony. W końcu jednak udało jej się z nim skontaktować i podobno Peter wrócił do Anglii. Rebeka bardzo mu współczuła. Myślała, że jest mu bardzo ciężko po stracie żony, dlatego ta choroba ojca. Nie chciała mu niczego utrudniać, próbowała go zrozumieć. Po kilku miesiącach, kiedy Rebeka miała się wprowadzić do Petera w Kobam, mężczyzna poinformował ją, że musi wracać do Niemiec, ponieważ jego matka miała udar. Jak możecie się domyślać? Nic z tego, co opowiadał Peter, nie było prawdą. Rodzice Petera mieli się dobrze, nadal mieszkali w Bawarii i nie byli świadomi historii, które opowiadał o nich ich syn, czy to rodzicom Melanie, czy swojej obecnej partnerce, z którą spodziewał się dziecka. Petera nie było w pobliżu, kiedy urodziła się jego córka. Podobno i tak widział ją tylko parę razy. Raczej nie był zbytnio zainteresowany rolą ojca. Kiedy dziecko miało zaledwie sześć tygodni, Peter powiedział Rebece, że nie chce mieć nic wspólnego z nią ani z ich dzieckiem. Rebeka dowiedziała się od sąsiada Petera, że mężczyzna spotyka się z inną kobietą, dreserką psów policyjnych Claire Trickett. Był to kolejny zwiastun upadku Petera Wallnera. Zaczął tracić kontrolę nad swoim życiem. Co w końcu spowodowało, że został zwolniony z pracy w Woodlands Park w październiku 2008 roku. Mniej więcej w tym samym czasie mama Melanie otrzymała zawiadomienie o zaległym mandacie za parkowanie, wystawionym na uwagę, jej zmarłą córkę, żon była wściekła. Melanie nie żyła od przeszło dwóch lat, a Peter nawet nie pofatygował się, by przerejestrować samochód. Żon zadzwoniła do Petera Z RPA i powiedziała, że czas oddać akt zgonu jej córki, żeby mogła zająć się tym mandatem i wszystkim innym, co nie było jeszcze wyjaśnione. Kiedy Peter po raz kolejny zaczął się wymigiwać od przesłania kopii aktu zgonu, żona postanowiła poprosić o pomoc przyjaciółkę, która mieszkała w Wielkiej Brytanii. Jednak to, co odkryła ta kobieta, było bardzo niepokojące, bo żaden szpital. Żadne centrum medyczne czy kostnica w rejonie Cobham nie miały w swoich kartotekach żadnego zapisu o śmierci Melanie Wallner. Jean próbowała skontaktować się z Peterem, aby się z nim skonfrontować, ale tuż przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku przestał odpowiadać na jej telefony. W tym czasie 23 letnia Lilia Fenek wróciła do Anglii, by być z Peterem. Nawet wprowadziła się do jego domu na Hamilton Avenue i para planowała wspólną przyszłość. Lilia traktowała ten dom jak swój własny, urządzała go na swój sposób. Co dziwne, Peter nigdy nie pozwalał jej wejść do szopy w ogrodzie. Zawsze mówił, tam jest tylko stara zamrażarka, więc nie masz po co tam wchodzić. Lilia wtedy nie myślała o tym zbyt wiele. Peter był szefem kuchni, więc kuchnia i wszystko, co było z nią związane, jak lodówki czy zamrażarki, to było jego terytorium i to on na nim rządził. Jak pamiętamy, albo i nie, to wam przypomnę, Peter stracił pracę w Hotelu Woodland. Lilia także nie pracowała. Zatem nie mieli żadnych dochodów, nie płacili czynszu, a cała nieruchomość była raczej zaniedbana. Właściciel domu poprosił więc, by się wyprowadzili. Para stwierdziła, że w takim razie to jest dobry moment, by w ogóle przeprowadzić się na Maltę, czyli na rodzinną wyspę Lili. Peter był przekonany, że jako szef kuchni szybko znajdzie tam pracę, a jego partnerka będzie mogła bli mieszkać blisko swojej rodziny. Wynajęli więc vana, zapakowali wszystkie swoje rzeczy i wyruszyli w podróż przez Europę, a następnie promem przez Morze Śródziemne na Maltę. Po ich wyjeździe właściciel nieruchomości Roy Krab odwiedził dom przy Hamilton Avenue, aby przygotować go dla nowego najemcy. Co ważne, nie zrobił tego od razu po wyjeździe Petera i Lili. Minęło kilka tygodni. Było to konkretnie w sobotę 6 czerwca 2009 roku. Pan Krab zauważył, że duży kosz na śmieci, taki na kółkach, nadal stoi przed domem. Postanowił go stamtąd zabrać, ale był niezwykle ciężki. Mężczyzna postanowił otworzyć pokrywał kosza, aby zobaczyć, co takiego się tam znajduje, i zajrzał do środka. Ku swojemu przerażeniu zobaczył ludzką stopę wystającą ze śmieci. Na początku myślał, że może to jest jakaś część manekina, ale gdy usunął górną warstwę śmieci, zobaczył resztę rozkładającego się ciała. Roy Krab natychmiast zawiadomił o swoim odkryciu policję. Ciało było tak mocno rozłożone, że można je było zidentyfikować tylko na podstawie dokumentacji dentystycznej. Okazało się, że w koszu znajduje się Melanie Wallner. Policja w Surrey jeszcze tego samego dnia wszczęła śledztwo w sprawie morderstwa. Wkrótce podejrzenia padły na męża denatki, który niedawno opuścił hrabstwo. Ba, niedawno opuścił kraj. Ogłoszono międzynarodowy alarm, aby schwytać Petera Wallnera. Nazwano to operacją Nepal. Peter Wallner był w domu rodziców swojej partnerki Lily na Malcie, kiedy zobaczył w telewizji satelitarnej reportaż o odkryciu ciała Melanie. W tym czasie, tak jak wspominałam, był poza Wielką Brytanią. Od trzech tygodni. Nagle stał się poszukiwany w sprawie morderstwa swojej żony. Gra się skończyła. Peter nie miał innego wyjścia, jak wrócić do Wielkiej Brytanii i zmierzyć się z tym, co zrobił. Lilia udała się w podróż wraz z nim. Wylądowali na lotnisko Gatwick i funkcjonariusze już tam na nich czekali. Zarówno Peter, jak i Lila zostali natychmiast aresztowani. Policja szczegółowo przesłuchała Lilię w sprawie jej roli w morderstwie Melanie. Dziewczyna powiedziała Malta Times, zanim opuścili wyspę, że wracają do Anglii tylko po to, aby udzielić policji niezbędnych informacji. Twierdziła, że nie są w żaden sposób zaangażowani w śmierć Melanie Wallner. Ponieważ śledczy nie mieli żadnych dowodów łączących Lilię z morderstwem, dostała możliwość zwolnienia z aresztu za kaucją. Ponieważ ostatecznie nie postawiono jej żadnych zarzutów, to i kaucja została zniesiona, a dziewczyna wróciła na Maltę. Gazety na wyspie twierdziły, że Peter i Lila pobrali się pod koniec 2008 roku, mniej więcej w czasie, gdy rodzice Malani stracili z nim kontakt. Policja w Surrey chciała usłyszeć, co Peter Wallner ma do powiedzenia na temat śmierci swojej żony. Od początku upierał się, że nigdy nie zamierzał zabić Melanie, że to był wypadek. Ponoć pokłócili się, a on tylko próbował się bronić. Jednak pytany o szczegóły, Peter upierał się, że nie pamięta. Podczas przesłuchania na policji powtarzał, że to było 4 lata temu i nie pamiętał, co dokładnie zrobił. I chociaż Peter wiele nie mówił, to wcale nie musiał. Bo dowody przemawiały za niego. Jego wersja wydarzeń po prostu się nie zgadzała. Policja była w stanie ustalić, co wydarzyło się w domu Wolnerów przy Hamilton Avenue w Cobham. To była noc, kiedy wrócili z festiwalu w Szkocji. Kiedy rozpakowywali samochód Malani odkryła sugestywną rozmowę e-mailową między Peterem a Lilią. Była wściekła i skonfrontowała się z mężem. Niezależnie od tego, jak zakończyła się kłótnia, Melanie położyła się spać do sypialni na piętrze. Kiedy kobieta spała, Peter zakradł się do jej pokoju z żeliwną patelnią i pobił ją na śmierć. Uderzył ją trzy razy w twarz. Aby zapobiec kapaniu jej krwi na podłogę, Peter owinął jej głowę plastikową torbą na zakupy z Tesco, po czym zaciągnął jej ciało do łazienki, gdzie umieścił je w wannie i umył. Peter następnie zsunął obrączkę ślubną z palca Melanii, na którym wyryto jego imię i datę ślubu. Potem poszedł do samochodu i zabrał stamtąd śpiwór Melanii, dokładnie ten, którego używała na kempingu w Szkocji. Włożył jej ciało do śpiwora, a następnie zwinął w prześcieradło. Z tego co doczytałam, to Peter jeszcze dodatkowo umieścił ciało Melanii w ogromnej torbie na zakupy, a następnie zaciągnął jej ciało do szopy na ich podwórku. Nie wiem, jaka to musiała być torba, by pomieścić ciało, ale może jest to po prostu jakiś błąd w tłumaczeniu. Następnie Peter wrócił do domu i dokładnie wszystko wyczyścił. Umył przysiąknięty krwią materac łóżka i użył barwnika do tkanin i wylał go na plamy, które były zbyt uporczywe, aby mógł je wyczyścić. Wszystko to wydarzyło się w nocy przed jego 31 urodzinami. W piątek postanowił uczcić tę okazję ze swoją ówczesną dziewczyną, Emma Harrison. Udali się na kolację do włoskiej restauracji. Tam Peter powiedział Emmie, że żona go opuściła i przeprowadziła się do Londynu. Ich separacja zatem była oficjalna, dlatego mógł swobodnie kontynuować związek z Emmą. Po kolacji para pojechała do domu Wolnerów, gdzie uprawiali seks na tym samym łóżku, w którym poprzedniego wieczoru Peter zabił Melanie. Emma nigdy wcześniej nie była w domu Wolnerów. To był jej pierwszy raz. W niecałe 24 godziny po śmierci żony, Peter przeniósł wszystkie rzeczy Melanie do pustego pokoju. Tylko wystrój sypialni sugerował, że mieszkał tam ktoś inny. Następnego dnia mężczyzna poszedł do sklepu z artykułami gospodarstwa domowego Argos, aby kupić zamrażarkę skrzyniową. Dostarczono ją do domu Wolnerów pod koniec tygodnia, a Peter zainstalował zamrażarkę w szopie, w której czekało ciało Melanie. Zamrażarka miała być miejscem, gdzie ciało kobiety będzie spoczywać przez kolejne trzy lata. Żaden z członków rodziny, ani przyjaciół Melanie nigdy nie pomyślałby, że jej mąż ją zamordował. Tak, zachowywał się dziwnie. Owszem, ale zabił? Na pewno nie. Peter wiedział, że musi zatrzeć ślady. Wysłał do Jean wiadomość tekstową z telefonu Melanie, informując, że otrzymała obywatelstwo brytyjskie. Użył też karty kredytowej żony po jej śmierci, kupując sobie czas, ale i nie tylko. Ponoć Peter zadłużył się na tej karcie na prawie 7000 funtów. Podrobił podpis Melanie, wyjaśniając, że przeszła operację gardła i on, jej mąż, robi zakupy w jej imieniu. I gdy ciało Melanie zostało bezpiecznie zamknięte w zamleżarce, Peter poinformował jej rodzinę i przyjaciół o jej śmierci. Nikt nie miał powodu, by kwestionować jego wersję wydarzeń. Peter twierdził, że Melanie zmarła z powodu tętniaka mózgu lub zakrzepu krwi w mózgu. Według strony internetowej NHS, liczba tętniaków w Anglii wynosi 1 na 12 tysięcy każdego roku, przy czym przypadki są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Zatem, jeśli chodziło o wymyśloną przyczynę śmierci, to było całkiem sprytne zagranie. Śmierć z powodu tętniaka jest nieprzewidywalna i nagła, a około 15% pacjentów cierpiących na tętniaka umiera przed dotarciem do szpitala. Zatem historia Petera była wiarygodna. Po zabiciu żony Peter powiedział ludziom, że Melanie go opuściła i wróciła do miasta. Następnie usłyszeli, że miała tętniaka. Wszyscy współczuli Peterowi, że spotkała go taka tragedia. Nikt nie pytał o szczegóły. Grał z rozpaczonego wdowca, przemawiał na obu nabożeństwach żałobnych, zarówno w Londynie, jak i afrykańskiej pretorii. Jak wspominałam, nawet specjalnie napisał wiersz, który umieścił na ulotce pogrzebowej i który brzmiał dosyć niepokojąco. Nie będę Wam go tutaj przytaczać, ale umieszczę Wam link do źródeł, gdzie możecie go przeczytać. Pogrzeb w Pretorii odbył się pod naciskiem rodziców Melanie. Pewnie zastanawiacie się, co w takim razie było w urnie, w której miała to rzekomo znajdować się skremowana kobieta. Otóż Peter wypełnił tę urnę, uwaga, popiołem z domowego grilla. Kiedy podróżował do RPA, ciało Melanie nadal leżało w zamrażarce w szopie i wspólnym domu w Kobam. Wiosną 2009 roku Peter był gotów zostawić za sobą przeszłość i przenieść się z Lilią na maltę. Poczuł się zbyt pewnie. Zaczął się spieszyć. Być może to go zgubiło. Padł na pomysł pozbycia się ciała Melanie, korzystając z cotygodniowej usługi wywozu śmieci. Wtoczył domowy kosz na kółkach do szopy ogrodowej i zamknął za sobą drzwi. Upewniając się, że nikt nie może zajrzeć do środka, przeniósł ciało Melanie z zamrażarki do kosza, wepchnął je do środka, następnie przykrył go jakimiś domowymi śmieciami. I co warto wiedzieć, to taka typowa śmieciarka w Wielkiej Brytanii jest wyposażona w ramię hydrauliczne, które podnosi pojemniki z krawężnika i wrzuca ich zawartość do kontenera. Gdy cały kontener jest pełny, kierowca wyładowuje zawartość dopiero na centralnym wysypisku śmieci. Czyli po prostu nikt, żaden człowiek do tego kontenera nie ma potrzeby zaglądać. Peter miał nadzieję, że nikt nie zauważy jego ciała żony, ponieważ opróżnianie kosza nie wymaga kontaktu z człowiekiem. Kiedy ciało Melanie leżało w koszu z innymi śmieciami, Peter sprzedał zamrażarkę sąsiadowi za 25 funtów. 15 maja zapakował swoją dziewczynę Lilię, trochę rzeczy, do wynajętego białego wana Volkswagena Craftera. Opuścili Wielką Brytanię i wyruszyli w podróż przez Europę, kierując się na Maltę. W tamtym momencie Peter Wallner był przekonany, że morderstwo uszło mu na sucho. Jednak kiedy ciężarówka ze śmieciami podjechała do Hamilton Avenue, kosz przed domem, w którym kiedyś mieszkali Melanie i Peter, był zbyt ciężki, by ramię hydrauliczne z ciężarówki mogło go podnieść. Kierowca stwierdził, że w takiej sytuacji może zrobić tylko jedno: zostawić ten kosz nieopróżniony. Właściciele nieruchomości otrzymują wtedy wiadomość o zaistniałej sytuacji, że kosz jest zbyt ciężki, by można go było zabrać i wtedy najemcy muszą trochę z niego wyjąć tych śmieci, aby w następnym tygodniu mógł zostać zabrany ponownie. Jednak najemcy domu przy Hamilton Avenue dawno już nie było, Petera dawno już nie było, a nowi lokatorzy jeszcze się nie wprowadzili. Kosz na kółkach stał na chodniku przez prawie trzy tygodnie i nikt nie zdawał sobie sprawy, co jest w środku. Do czasu, kiedy właściciel do niego nie zajrzał. Po aresztowaniu na lotnisku Gatwick, Peter był przetrzymywany w areszcie do czasu rozpoczęcia procesu w czerwcu 2010 roku. 35-letni Wallner został oskarżony o zabójstwo swojej żony w Old Bailey w Londynie, czyli w Centralnym Sądzie Karnym Anglii i Walii. Peter nie przyznał się do morderstwa, tylko do zabójstwa. Mężczyzna trzymał się kurczowo swojej historii, że Melanie zaatakowała go podczas kłótni, kiedy odkryła, że ją zdradza. Według Petera pobiegł na górę, aby od niej uciec, ale ona podążyła za nim, trzymając patelnię grillową, którą celowała w niego. Zdał sobie sprawę, że jeżeli rzuci w niego tą patelnią, to może go nawet zabić, więc zareagował instynktownie. A to, co wydarzyło się później, Peter opisuje tak. Następną rzeczą, którą pamiętam, to było to, że wyrwałem jej patelnię i uderzyłem ją nią w twarz. Upadła do tyłu i leżała nieruchomo na materacu. Było dużo krwi. Naprawdę nie wiem, jak długo tam byłem. Nie było pulsu. Wierzyłem, że nie żyje. Pamiętam bieganie po domu bez celu. Na chwilę nawet zapomniałem, co się stało. Nie mogę wyrazić słowami tego, co się stało. Myślałem o tych pięć minutach przez ostatnie pięć lat. I historia mogłaby być wiarygodna, mogłaby brzmieć wiarygodnie, gdyby tylko Peter zadbał o jeden znaczący szczegół. Kiedy zawijał zwłoki Melanie w prześcieradło, to zapomniał zdjąć z jej oczu opaski do spania. To udowodniło śledczym, że Melanie spała w swoim łóżku, kiedy mąż ją zaatakował. To było kluczowe przeoczenie, które złamało jego obronę. Fakt, że Peter poświęcił czas na zdjęcie jej obrączki ale zapomniał o tej opasce, był zdumiewający. Peter tłumaczył później, że prawdopodobnie to on sam założył opaskę do spania na twarz Melanii po jej śmierci, na znak szacunku, ponieważ nie mógł znieść jej spojrzenia. Ale nikt się na to nie nabrał. Prokuratura Koronna opowiedziała ławie przysięgłych, co wydarzyło się po śmierci Melanii. Jak Peter postąpił z ciałem swojej żony... Że trzymał je w zamrażarce w szopie i że było tam przez cały czas, gdy rodzice kobiety przybyli z RPA, aby go wspierać. Ojciec Melanie, Petrus van der Merw, podczas rozprawy powiedział: Każdego dnia nawiedza mnie myśl, że kiedy przebywałem w domu, Melanie, po jej rzekowej śmierci we wrześniu 2006 roku, to ona tam była, była tam w tej zamrażarce za domem. I ja o tym nie wiedziałem. Ta myśl zżera moją duszę każdego dnia mojego życia. Peter Wallner uznał, że zamorduje ją, a potem włoży jej martwe ciało do śpiwora i zamrozi na 3 lata, a potem wrzucił ją jak jakieś śmieci do kosza. 4 czerwca 2010 roku, 4 lata po brutalnym zabiciu swojej żony, łowa przysięgłych wydała wyrok. Peter Wallner został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 20 latach. Kiedy został wyprowadzony z sali sądowej, Peter Wallner nie okazywał wyrzutów sumienia. Sąd uznał, że całą zbrodnię, jej następstwa i proces mężczyzna przeprowadził ze znaną wszystkim niemiecką precyzją, bez okazywania emocji. Matka córki Petera, Rebecca Jackson, powiedziała, że wzięła udział w jego procesie, ponieważ była w szoku, gdy dowiedziała się, że ojciec jej dziecka był nie tylko kłamcą i kobieciarzem, ale także mordercą. Na rozprawie poznała Lilię i odkryła, że Peter widywał się z nią przez cały czas trwania ich związku. Lilia powiedziała również Rebece, że rodzice Petera żyją i mają się dobrze. Był to kolejny szok. Matka Melanie, Jean, złożyła takie oświadczenie przed Old Bailey w Londynie: wyręk więzienia nigdy nie sprowadzi Melanie z powrotem, a w rzeczywistości odbiera dziecko innym rodzicom do matki Petera. Jako matka moje myśli i modlitwy są z tobą. Peter aktualnie przebywa w więzieniu i nie wyjdzie z niego jeszcze przez 8 lat. Niestety nie wiem w jakim zakładzie karnym przebywa, ale podejrzewam, że wciąż na terenie Wielkiej Brytanii, bo nie znalazłam informacji o tym, by odesłano go do Niemiec. Może przebywa w którymś z więzień w Surrey? Dajcie znać, jeśli wy doklepiecie się gdzieś do tych informacji, bo ja szukałam i nie znalazłam. I moi drodzy, to już jest koniec tego podcastu. Jak pewnie zauważyliście, nie było wzmianki o motywie. Sam sprawca zresztą twierdził i do tej pory twierdzi, że zabił żonę w samoobronie. Jednak jak mu to udowodniono, wcale tak nie było i zabił Melanie z zimną krwią. Mało tego, przez 3 trzy lata trzymał jej ciało w zamrażarce, bo był zbyt zajęty wikłaniem się w kolejne romanse, a potem tak po prostu wyrzucił do śmietnika i liczył, że wszystko ujdzie mu na sucho. Zdaje się, że Melanie po prostu mu przeszkadzała i zamiast odejść, rozwieść się. Stwierdził, że po prostu ją zabije. Zastanawia mnie też, że nikt tak do końca nie zadawał pytań. Peter powiedział, że jego żona umarła, i tak po prostu wszyscy uwierzyli mu na słowo. Skombinował jakiś fałszywy akt zgonu, by odebrać ostatnią wypłatę Melanie, i tyle. I żył sobie dalej. Zastanawia mnie, czy gdyby nie odkryto ciała Melanie, to czy sprawa z tym fałszywym aktem zgonu też by doprowadziła do wyjaśnienia tej sprawy, do ujęcia go? Trochę mnie przeraża, że tak późno prawda wyszła na jaw. Jestem ciekawa, czy Peter Wallner wyjdzie. W 2030 roku na zwolnienie warunkowe. Swoją drogą zaskoczył mnie ten wyrok. Czy Waszym zdaniem powinien jeszcze zaznać wolności po tym, co zrobił? Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Dziękuję, że dziś do mnie dołączyliście. Jeśli podcast Wam się podobał, to zachęcam, wykliknąć łapkę w górę czy zostawić po sobie komentarz. A tymczasem trzymajcie się, ubierajcie się ciepło. Cześć i do następnego.